Hamburg. 10 lipiec 2024. Karol Wielki, który założył Hamburg, urodził się 2 kwietnia w 742 roku, kiedy święty Bonifacy zwołał synod we Frankfurcie nad Menem. 1000 lat potem władcą, cesarzem rzymskim, królem niemieckim został wnuk Sobieskiego, Karol VII, koronowany przez brata Klemensa Augusta, arcybiskupa 5 kościołów. Były wielkie uroczystości właśnie tutaj w Hamburgu, bo to było 1000 lat synodu i 1000 lat urodzin Karola Wielkiego. Byli synami Teresy Kunegundy Sobieskiej, niezwykłej Polki, urodzonej i koronowanej w łonie matki na Bawelu 2 lutego 1679 roku. Tutaj mamy obraz Jezusa Miłosiernego. Jest ten obraz z kościoła Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Uczci Bożego Miłosierdzia. Kopia tego obrazu została przekazana franciszkanom, redemptorystom, reformatom w Krakowie. 13 grudnia w 1707 roku w Wenecji Teresa Kunegunda Sobieska, regentka Bawarii na wygnaniu, adeptowała syna króla Armenii i tego dnia z tego obrazu w kościele świętego Kazimierza wyszedł Jezus Miłosierny, zatrzymał zarazy. A to jest nasz największy apostoł Eucharystii, który się tutaj urodził. Urodził się przy tym kościele świętego Michała, gdzie bierzmowany został i cudownie został uzdrowiony Antoni Kowalczyk, jednoręki kowal, urodzony w Dzierżoniowie w 1866 roku. Tutaj przy tym kościele urodził się nasz Hermann Cohen, Augustyn Maria od Najświętszego Sakramentu, który prowadził w tym kościele tysiąclecie świętego Angskara. Uroczystości przekazywał relikwie, które są tutaj w Hamburgu. Tutaj właśnie w tym kościele świętego Angskara. Życiorys jego wydawał w 1858 roku podczas objawień w Lourdes Józef Tomaszewski w Warszawie. Imprimatur jest 22 luty 1858 rok, 11 dni po urodzeniu się arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego. Tu mamy modlitwę do Hermana Cohena. Może ją przeczytam. Mój przyjaciel od 13 czerwca 1999 roku, kiedy w Paderborn byłam podczas beatyfikacji 108 męczenników. Wśród nich biskup wietnamski. Jutro będzie rocznica jego likwidacji tu w Hamburgu. 11 lipca 1941 roku. Tego dnia alianci bombardowali Aachen, tego dnia alianci bombardowali Lübeck. Tego dnia do Dachau przywieziono biskupa Neuhäuslera. A dzień wcześniej było jedwabne. Dlatego teraz jest wszystko robione, żeby odwrócić uwagę od prawdy. To jest nasz Hermann Cohen z pustelni Matki Boskiej Nadziei koło Lourdes, którą założył za radą proboszcza Sars. O Maryjo, niepokalana dziewico,
która cudownie uzdrowiłaś w grocie w Lourdes ojca Augustyna Maria Najświętszego Sakramentu, aby mógł służyć Tobie jak najlepiej w Twoim zakonie z Karmelu. Uzyskaj dla nas od Trójcy Świętej przysługę, o którą prosimy przez Twojego wiernego rycerza, który nie znał nic wspanialszego niż cierpieć dla Jezusa i którego modlitwy były gwarancją tego, żeby nie ominąć żadnego momentu w życiu bez cierpienia czegoś dla przyjemności Boga, dla służby Jego i Jego chwały. O Maryjo, Matko Eucharystii, daruj nam chwałę tego wielkiego, nawróconego odkupieńczej hostii. Uczyń znanym tego płomiennego apostoła sakramentu Twojego Syna Jezusa, aby mógł przemawiać do wszystkich księży wiernych Jego płomienny zapał dla adoracji Bożej obecności w tabernakulum, Jego godne celebrowanie ofiary mszy świętej, Jego żarliwe, częste przyjmowanie komunii świętej. Przyspiesz na całej ziemi, a szczególnie wśród Twoich ludzi z Izraela, triumf Królestwa Eucharystycznego, Syna Dawida, żywego chleba, który zszedł z nieba na ziemię do Twojego dziewiczego łona. Amen. Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele katolickim. Aby życie ojca Hermana Cohena, stojących poza obrębem Kościoła, zostali oświeceni, że tylko w Kościele Świętym Katolickim wiara wieczny żywot daje. Święty Rafał Kalinowski, Wadowice, 11 września 1898 rok. Jezu, ufam Tobie.